Dzień dobry. Otwieram obrady z 20 sesji Rady Gminy Bolesławiec na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Obecnych na sesji jest 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obrady Rady Gminy Bolesławiec są transmitowane, utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Bolesławiec. Serdecznie witam koleżanki i kolegów radnych. Witam kierownictwo Urzędu Gminy Bolesławiec w osobach pana Andrzeja Pędrowskiego, wójta gminy, pana Romana Jaworskiego, zastępcę wójta gminy Bolesławiec. Witam panią Iwonę Przybylską, sekretarza gminy, panią Barbarę Robak, skarbnika gminy Bolesławiec. Witam pana Romualda Ochylę, kierownika referatu inwestycji i infrastruktury. Witam pana Jarosława Dwabiasza, kierownika referatu rolnictwa, nieruchomości i gospodarki komunalnej. Witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bolesławiec, dyrektora gminnego zespołu obsługi szkół panią Barbarę Majecką. Witam pana Janusza Cieślę, dyrektora gminnego ośrodka kultury i sportu, kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej panią Annę Belenę. Szanowni państwo, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco. Przyjęcie porządku obrad na 20 sesję. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z obrad 19 sesji Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2021 roku. Punkt 4. To wystąpienie wójta gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między sesjami Rady Gminy. Punkt 5. Przedstawienie przez przewodniczących komisji opinii w sprawie materiałów będących przedmiotem obrad sesji. Punkt 6. To podjęcie uchwał w następującym porządku. Uchwała nr 20/232/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bolesławiec na lata 2021-2024. Uchwała nr 20/233/21 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2021 rok. Uchwała nr 20/234/21 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec w 2021 roku. Uchwała nr 20/235/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa i Ocicy objętych złożem Kraszowice. Uchwała nr 20/236/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa. Uchwała nr 20/237/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice. Uchwała nr 20/238/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie gminy Wrocławia. Uchwała nr 20/239/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku. Uchwała nr 20/240/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Gminy Bolesławiec dotyczącej szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wniesionej przez Ewelinę Kędzierską. Punkt 7 to interpelacje i zapytania radnych. 8 punkt wolne wnioski, pytania radnych, odpowiedzi na nie i zamknięcie posiedzenia.
obrad 20 sesji. Czy do ponownych porządków są uwagi? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Protokół był wyłożony przed sesją do wglądu. Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu. Tym samym stwierdzam, że protokół został przyjęty przez radę. Szanowni Państwo, czas na wystąpienie Pana Wójta. Bardzo proszę, Panie Wójcie, oddaję Panu głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, krótko rozpocznę swoje wystąpienie od omówienia uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, a później powiem o tym, co się działo między sesjami, o rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych i spotkaniach, które miały miejsce w tym okresie. Zmiana w UPF-u. Tutaj wprowadzamy, zwiększamy limit na realizację jednego zadań przyjętych do realizacji w ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024. Chodzi o budowę budynku wielofunkcyjnego w Kruszynie pod potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i zespołów ludowych, które prowadzą działalność w obrębie gminy Bolesławiec. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły 24 oferty, przy czym najtańsza z tych ofert była 20 tysięcy blisko droższa od kwoty, którą mieliśmy zabezpieczoną w budżecie gminy WP. I to jest ta zmiana dotycząca WPF-u. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2021 rok, to jest pierwsze zwiększenie dochodów budżetu z tytułu uzyskania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok bieżący. To jest kwota 18 509 zł, ją wprowadzamy do budżetu. Natomiast kolejne zwiększenie wydatków budżetowych dotyczy już zadań, które chcemy dodatkowo w tym roku realizować. One w większości dotyczą opracowania, przygotowania projektów pod realizację zadań w roku 2022 i kolejnych. I krótko, to jest zwiększenie środków na bieżące utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych. Mieliśmy 100 tysięcy złotych w wyjściowym budżecie. Chcemy dołożyć tu 200 tysięcy złotych. Chcemy opracować dwie dokumentacje projektowe na budowę chodników. Pierwszy chodnik to jest Kraśnik Dolny na odcinku od Ośrodka Zdrowia do Domu Ludowego i drugi w Kraszowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do kompleksu obiektów służących celom rekreacyjnym. Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych, to są Bolesławice, Brzeźnik, Kościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Kruszyn, Nowa, Nowe Jaroszewice, Łąka, Łaziska i Lipiany. I podobnie rzecz się ma w większości opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dotyczy tych dróg, które będziemy realizowali
kolejnych, dla których, których opracowujemy, czy chcemy opracować dokumentacje projektowe w bieżącym roku. Chcemy zwiększyć środki na remonty bieżące szkół. Było parę zdarzeń na początku roku, które spowodowały, że limit środków na te remonty zbliża się do wyczerpania. Wiemy też, że pewne remonty bieżące trzeba będzie jeszcze w szkołach przeprowadzić. Tu proponujemy, żeby zwiększyć pulę środków o 150 tysięcy złotych. Oczywiście to, co w WPF-ie zwiększamy również, czy wkładamy do budżetu 20 tysięcy złotych na projekt budynku wielofunkcyjnego. I ostatnia zmiana to jest zabezpieczenie środków na poziomie 250 tysięcy złotych na realizację gminnego programu ochrony powietrza, ograniczenia niskiej emisji kominowej. Tutaj zwiększone wydatki będziemy kompensowali środkami nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Kolejną uchwałą jest przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. To jest uchwała, która co roku nam się powtarza. Uważam, że niepotrzebnie, bo środki, wielkość środków, które przeznaczamy na realizację tego problemu, one są ujęte w budżecie, natomiast wachlarz zadań, on jest jak gdyby pełny, jeżeli chodzi o bezdomność zwierząt, i powinniśmy uchwalać go jako program stały, wieloletni. 110 544 zł na realizację tego programu. I tu gros środków pochłania zapewnienie pobytu bezdomnym zwierzętom w schronisku prowadzonym przez Związek Gmin Kwisa. Natomiast pozostałe zadania to jest zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, finansowanie usług weterynaryjnych związanych z kastracją, sterylizacją, utylizacją padłych zwierząt, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, to jest związane znowu z ustawą o ochronie zwierząt i dotyczy przypadków, kiedy decyzją administracyjną pozbawiamy kogoś opieki nad będącymi zwierzętami, których właściciel dopuszcza się naruszeń ustawy o ochronie dobrostanie zwierząt. Dokarmianie kotów wolno żyjących i usypianie ślepych miotów, też kwota jest zabezpieczona na edukację i współpracę z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, które w jakimś stopniu ograniczałyby występowanie problemu bezdomności zwierząt. Kolejne trzy uchwały związane są z przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i one dotyczą dwóch miejscowości. Chcemy opracować nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanego złoża żwirów Kraszowice w obrębie miejscowości Nowa Irocice i chcemy przystąpić do sporządzenia miejscowych planów dla Nowej Irocic, przy czym w obydwu przypadkach tych planów wyłączamy z zakresu opracowania tereny udokumentowanych złóż kruszyw. Jest to podyktowane tym, że jesteśmy na etapie, czy przedsiębiorca jest na etapie uruchamiania złoża w miejscowości
Jeżeli nie chcielibyśmy, dopóki tego złoża nie uruchami eksploatacji i nie wyeksploatuje go, żeby otwierał kolejne złoża i doprowadził do sytuacji, że będziemy mieli miejscowość nową, a szczególnie Ocice, jedno wielkie wyrobisko żwirów. Kolejna uchwała to jest ta, o której mówiłem, czyli uchwalenie gminnego programu związanego z poprawą czystości powietrza na terenie gminy Bolesławiec. Na ten cel, tak jak mówiłem, przy zmianie budżetu chcemy przeznaczyć w tym roku 250 tysięcy złotych i to będzie taki rok doświadczalny, kiedy przekonamy się, jak duże zainteresowanie tym programem będzie wśród naszych mieszkańców. Preferujemy kotły do ogrzewania mieszkań gazowe, olejowe, tu gaz zarówno przewodowy, jak bezprzewodowy, olejowe, kotły na pelet i kotły na ekogrosze. Rozróżniamy tutaj te źródła bardziej ekologiczne, powodujące mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery i tam będzie wyższy procent i kwota dofinansowania i też przyjmujemy poziom dofinansowania na 2 lata, czyli rok obecny i rok przyszły. Natomiast w przypadku tych źródeł ogrzewania, które są mniej ekologiczne, będziemy zmniejszali poziom dofinansowania w roku 2003 i 2004, bo tak proponujemy określenie w uchwale poziomu dofinansowania tych inwestycji. To, co mówiłem na komisjach, chcemy równolegle z realizacją własnego gminnego programu przejąć obsługę programu rządowego Czyste Powietrze, ale tutaj ostateczną decyzję będziemy podejmowali na przełomie kwietnia i maja, kiedy będą znane już wszystkie warunki prowadzenia tego programu przez nas. Kolejna sprawa to jest zwolnienie i zwrot części opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Po dyskusji na komisjach Państwo Radni zdecydowaliście, że na chwilę obecną zwolnimy te podmioty z pierwszej raty opłaty, natomiast zależnie od sytuacji związanej z lockdownem, z możliwością korzystania z tych zezwoleń w okresie późniejszym, będziemy podejmowali ewentualnie decyzję o kolejnym rozszerzeniu tego zwolnienia, przy czym tak jak wynikało to z przedstawionego Państwu zestawienia wysokości opłat za zezwolenia i wartości sprzedaży przez te podmioty w 2 latach poprzednich. Wiecie Państwo, że wystarczy, że miesiąc, dwa będzie poluzowanie obostrzeń w zakresie spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży i te podmioty z nawiązką zarobią na wniesienie tej opłaty i jakieś jeszcze zyski z tego będą miały. I ostatnia uchwała związana z rozpatrzeniem petycji, trzecia czy czwarta już, którą
rada rozpatruje, ona jest związana z działaniami ruchu antyszczepionkowców po to, żeby rada podjęła uchwałę zobowiązującą organy rządowe do określonych zadań i zabezpieczenia interesów osób szczepionych. Nie jest rolą rady mówić rządowi, co ma organy administracji rządowej, co ma działać, bo te jak gdyby zabezpieczające działania ochronne w stosunku do osób szczepionych są przez państwo wdrażane. I teraz, jeżeli chodzi o umowy, podpisaliśmy umowę na realizację programów zdrowotnych, czyli mamografia kobiet i prostata mężczyzn. W roku bieżącym po realizacji obydwu programów zdrowotnych będzie prowadził Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu i zachęcamy do korzystania, szczególnie panów, z tej oferty czy możliwości stworzonej przez Radę. Również podpisaliśmy umowę w ramach programu pożytku publicznego z Bolesławieckim Klubem Amazonek na realizację zadań publicznych przez ten ORP, przez to Stowarzyszenie Zdrowie w Ciele, Zdrowie Duch 2021, tak się ten program nazywa i będą miały Amazonki do dyspozycji 5000 zł, a żeby zadbać o pewne działania nie profilaktyczne, tylko już zabiegi rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii. Podpisaliśmy również umowę na sporządzenie raportu z realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bolesławiec do 2020 roku i zleciliśmy sporządzenie opisu inwentaryzacyjnego pomników przyrody żywej na terenie naszej gminy. Teraz jeżeli chodzi o spotkania, 3 lutego była wideokonferencja. Nie ukrywam, że na nasz wniosek zorganizowana ze starostą, z geodetą powiatowym i szefami samorządów gmin powiatu bolesławieckiego. Chodziło nam o to, żeby przyjąć program odnowienia operatów ewidencyjnych i map przez starostwo, ponieważ dzisiaj stan tak ten, jaki jest, czyli mamy mapy cyfrowe dla miasta Bolesławiec, mamy mapy cyfrowe dla miasta Nowogrodziec, natomiast program zatrzymał się, jeżeli chodzi o opracowywanie map cyfrowych dla terenów wiejskich. I teraz ten stary zasób geodezyjny, mapowy starostwa powoduje to, że w momencie, kiedy robimy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, granice działek zaczynają się rozchodzić, nie pokrywają się. Wynika to z niedokładności pomiarów geodezyjnych na przestrzeni tego okresu powojennego, bo to dokładności pomiarów były różne, od do hektara, później do ara, a dzisiaj powierzchnię działek mierzymy w metrach kwadratowych, czyli już bardzo dokładnie i ze swej strony, i myślę, że takie też słuchając wystąpień innych szefów samorządów z naszej strony, przynajmniej jest wola, żeby wesprzeć powiat, gdyby przystąpili do opracowania map cyfrowych dla miejscowości gminy Bolesławiec, bylibyśmy w stanie wesprzeć ich w tym zadaniu finansowo, bo to później są plany, są mapy, korzystamy z map zasadniczych starostwa i problem
zaczyna się również na etapie pozwolenia na budowę, bo wtedy te nieścisłości są wyłapywane przez organ architektoniczno-budowlany. Chcielibyśmy mieć ten zasób aktualny, dokładny, żebyśmy nie mieli takich problemów, bo tu klasycznym przykładem było opracowywanie planów miejscowych dla Rakowic i Otoku, gdzie droga gminna obejmująca te dwie miejscowości, ona na granicy tych obrębów geodezyjnych rozchodziła się. 4 lutego spotkaliśmy się z panem starostą i panią wiceprezydent miasta. Rozmawialiśmy o budowie ciągu pieszo-rowerowego między Łaziskami a Bolesławcem, bo tu są dwa tematy. W wyniku realizacji tej inwestycji, czyli budowy obwodnicy Bolesławca na odcinku od drogi na Jelenią Górę do ronda w Kruszynie, zmienili się zarządcy dróg, czyli droga, która na Złotoryję, która biegła od Bolesławca od ulicy Spółdzielczej w kierunku Złotoryi, była w całości drogą numer 363, pozostającą w zarządzie województwa dolnośląskiego. Po realizacji inwestycji ona jest wojewódzką do ronda w ciągu drogi na Łaziska. Od ronda do miasta jest to już droga powiatowa. My ze swojej strony złożyliśmy deklarację udziału w programie chodnikowym województwa dolnośląskiego w roku bieżącym. Jakaś szansa jest, ponieważ dodatkowe jakieś informacje DSDiK od nas poprosiło. Oczywiście w ostateczności zdecyduje o tym, czy to zadanie znajdzie się w programie do realizacji na rok bieżący zarząd województw, sejm w zasadzie województwa dolnośląskiego na wniosek zarządu. Natomiast chcieliśmy przygotować się, że gdyby to zadanie znalazło się w programie chodnikowym, żeby od razu załatwić odcinek od ronda do ulicy Kosiby, tam gdzie kończy się chodnik w mieście, i tutaj osiągnęliśmy porozumienie, jest wola, ażebyśmy to w częściach równych po 1/3 ten brakujący odcinek sfinansowali. Kolejny temat to jest temat tego, co się dzieje na Wizowie. Podjęliśmy działania związane z przywozem czegoś, co nie jest dzisiaj do końca zdefiniowane. Są jakieś przypuszczenia, mniej czy bardziej uprawdopodobnione, natomiast powiadomiliśmy wszystkie organy, które powinny tu włączyć się w wyjaśnienie problemu, czyli prokuraturę, policję i służby Inspekcji Ochrony Środowiska. Spotkaliśmy się 5 lutego z przedstawicielami oddziału WIOŚ-u z Jeleniej Góry, ale znowu nieraz komentarze takie dziwne są, że nikt nic nie robi. Natomiast są określone procedury i nawet oddział WIOŚ-u w Jeleniej Górze nie ma prawa pobrać próbek, bo od tego jest laboratorium we Wrocławiu. I ono ma ustalić, jakie substancje są przywożone na teren Wizowa. Dzisiaj w poczcie widziałem, że również pierwsze czynności podjęła prokuratura. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ażeby organy do tego upoważnione podjęły skuteczną interwencję. Jeżeli to są substancje, które mogą być odpadami, żeby doprowadziły do tego, żeby właściciel to usunął. Będziemy Państwa na bieżąco informować, tylko tu na przykładzie tym, ale jest wiele podobnych.
widać naocznie, że źle zostały rozpisane kompetencje w tym zakresie i brak szybkiej i skutecznej interwencji. To doprowadza do tego, że w ostatecznym rozrachunku bardzo często z problemem zostają gminy, na których spoczywa obowiązek później usuwania czegoś, czego na teren nie wywiezie. 12 lutego walne zgromadzenie członków LGD Wrzosowa Kraina. I tutaj jedna informacja jest dobra. Mamy oszczędności z przeliczeń kursowych 500 tysięcy euro. O tym, na jakie cele zostaną te środki przeznaczone, będziemy rozmawiali na konwencie wójtów Rzosowej Krainy. Oczywiście one muszą się mieścić, ponieważ dotyczą bieżącego, kończącego się okresu finansowania. Muszą być, czy mieścić się w strategii, którą przyjęliśmy dla grupy i kierunkami działań, na które mogą być wykorzystane środki pochodzące z oszczędności. Informacja, ona jest aktualna na dzisiaj, że chcielibyśmy, ażeby w 2022 roku, czyli w roku przyszłym, już zacząć realizować w ramach przyznanych nam środków, jako środków dla grupy LGD, projekty miękkie, no i w 2023 nowy program, którego jeszcze w szczegółach nie znamy, bo on jest tylko zasygnalizowany, że będą środki, czyli program identyczny jak Smart City w odniesieniu do miast. To ma być Smart Village, czyli inteligentna wieś. Już jakieś informacje pokazują się, co by tam można w ramach tego programu działać. Natomiast szczegółów i wielkości środków, które będą przeznaczone w ramach grupy na ten cel, nie są znane. I to jest, Szanowni Państwo, też możliwość skorzystania ze środków przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, które w naszych wsiach funkcjonują, bo dzisiaj przed przyjazdem na sesję czytałem obszerny artykuł w Gazecie Prawnym, że coraz więcej gmin odchodzi od wyodrębniania środków Funduszu Sołeckiego. To, o czym była dosyć ożywiona i głęboka dyskusja również na posiedzeniu komisji. To jest spowodowane tym, że brakuje z jednej strony pomysłów na finansowanie z Funduszu Sołeckiego działań lokalnych grup mieszkańców, a z drugiej zmniejsza się, bo on jest uzależniony od zamożności gminy, poziom zwrotu środków wydatkowanych w ramach tego wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, bo dzisiaj ten poziom jest dla najbiedniejszych gmin 40, średnich 30 i w naszym przypadku to jest już 20%, ale z drugiej strony wielkość środków, które gminy i społeczności lokalne dostają do dyspozycji, jest jeszcze uzależniona od wielkości środków, które wyodrębnione zostały na ten cel w budżecie państwa. I ten poziom zwrotu środków to jest poziom realny, poziom między 10 a 13% w przypadku gminy Bolesławiec, także to nie jest już taki biznes, jak
było na początku, gdzie rzeczywiście ponad 40, między 40 a 50% środków było refundowanych jeszcze z budżetu państwa i to trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy i o tym trzeba myśleć, bo to nie jest tak, że odetniemy społeczności od pieniędzy, bo też podjęliśmy decyzję na walnym zgromadzeniu LGD, że kontynuujemy program Działaj Lokalnie, czyli właśnie dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. I przykro mówić, jak w jakichś latach, angażując środki budżetowe, żeby uruchomić ten program, nie skorzystaliśmy z tego. Mam nadzieję, że w roku bieżącym będzie inaczej ta sytuacja wyglądała. 3 marca odbyła się wideokonferencja grupy roboczej, którą powołał marszałek województwa dolnośląskiego dla opracowania założeń RPO na lata 2021-2027. I na tej wideokonferencji, to było w trakcie komisji ostatniej, dlatego byłem z laptopem i taki trochę rozchybotany między słuchaniem tego, co się dzieje na spotkaniu, a tematem posiedzeń komisji. Omawialiśmy wstępną diagnozę i do tej diagnozy były zgłaszane uwagi i do 23 wyznaczono czas dla gmin na ich formalne zgłoszenie po to, ażeby tą diagnozę uzupełnić, żeby ona była pełna, bo ona jest wyjściem do jak gdyby wskazania kierunków, na których powinny skupiać się realizacja zadań w ramach przyszłego RPO. Pamiętacie Państwo, że jesteśmy w grupie ZIT-owskiej Zachodniego Obszaru Integracji, jeszcze formalnie uchwały o utworzeniu tego ZIT-u nie ma, ale to wczoraj była kolejna wideokonferencja i firma, którą wynajęliśmy do opracowania z kolei strategii dla naszego ZIT-u i która już jest prawie gotowa w zasadzie, bo bazowaliśmy na zadaniach, kierunkach pozyskiwania środków, czy możliwości pozyskiwania środków na tych zadaniach, które do grupy Sudety 2030 zgłosiliśmy. I mam przyjemność być też z ramienia ZIT-u tego ZOI przedstawicielem gmin w tym zespole roboczym, gmin wiejskich. I ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że rozpoczęła się kolejna rotacja wojsk amerykańskich. Zaczynają przybywać sojusznicy. U nas jeszcze nie było żadnych zdarzeń, natomiast w dniu spotkania, czyli 4 marca, wojsko sprzętem zaczęło zjeżdżać do jednostki, do pułku w Bolesławcu i pomimo, że ustalone było wcześniej, to jak rozwiązania komunikacyjne w gminie po to, żeby chronić wieś Trzebin i Trzebin Mały. Tak samo były przyjęte rozwiązania w mieście i te wszystkie wojska, bez względu na to, z której strony przybywały, one miały przemieszczać się obwodnicą i dojeżdżać do jednostki od tyłu. Oczywiście wjechali przez centrum. Nie wiem, jak udało się dużą naczepą, na której hamery były, wjechać w ulicę Żeromskiego.
Bolesławcu. I kontyngent ten, który w ramach rotacji przyjedzie do Polski, on nie jest liczny, bo to jest w sumie w całej Polsce, we wszystkich bazach, będzie około 2000 żołnierzy amerykańskich. I na odcinku od Żagania do nas, do Bolesławca, będzie to granica 1500. Nie znamy, ani przedstawiciel armii amerykańskiej nie znał jeszcze, ile będzie w Żaganiu żołnierzy, ile będzie w Świętoszowie, ile będzie na obozowisku w Trzebieniu. Natomiast obozowisko w Trzebieniu będzie na dzień dzisiejszy wykorzystywane jako ośrodek kwarantanny. Takie przyjęli procedury, że mimo, że oni są szczepieni, to po przybyciu do Polski mają odbyć dwutygodniową kwarantannę jeszcze dodatkowo i do tego obozowisko Trzebień Mały na dzień dzisiejszy będzie służył. I na koniec, tak, bo to jest powtarzanie co rotacje tych samych uwag do obecności wojsk amerykańskich. I przedstawiciel armii amerykańskiej zobowiązał się do tego, że spróbuje, ażeby przyjęli rozwiązania systemowe, informacje w ramach tych kolejnych rotacji były przekazywane. Bo to jest tak, że jest jakieś wąskie grono przedstawicieli armii, którzy są tu w okresach dłuższych, natomiast żołnierze, wojsko co 6 miesięcy się zmienia i szef grupy wcześniejszej nie przekazuje informacji na temat specyfiki pobytu wojsk i trudności, uciążliwości, które są z tym związane temu, który przejmuje dowództwo w obrębie poszczególnych miejsc stacjonowania na kolejny okres. To jest tyle, co chciałem Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Kolejny punkt naszego posiedzenia. Przedstawienie przez przewodniczących komisji opinii w sprawie materiałów będących przedmiotem dzisiejszych obrad. Czy jest, widzę, że nie ma pana radnego. Pani Rozalia, tak? Pani prowadziła? To bardzo proszę pani przewodnicząca o przedstawienie opinii. Panie Wójcie, Wysoka Rado, 3 marca spotkaliśmy się na posiedzeniu Komisji Stałych. Tematem obrad były proponowane na dzisiejszą sesję uchwały. Uchwały były szeroko omówione i pozytywnie zaakceptowane przez radnych. Także z pełną wiedzą możemy podejmować dzisiaj i głosować tę uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji punktu 6. Jest już Pan Radny. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Widzę, że jakieś problemy, tak? Ze sprzętem. Czy pozostali Państwo są gotowi do głosowania? Bo będziemy w tej chwili procedować uchwały. Więc proszę sprawdzić sprzęt. Zalogować się i Pan Henryk Ostrowski już, tak? Gotowy, tak? Ok. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie uchwałę nr 20/232
łamane przez 21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bolesławiec na lata 2021-2024. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Małgorzata Zoryło, proszę jeszcze o oddanie głosu. Czy tam jest problem ze sprzętem? Jest problem. Tyle, to za ten szybki przykład. Musimy wytrzymać, cierpliwie. Pani radna już może oddać głos, tak? Już, tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 13 radnych za podjęciem uchwały. 13 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przy dwóch radnych nieobecnych. Poddaję pod głosowanie uchwałę numer 20, łamane przez 233. Łamane przez 21 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2021 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 13 radnych za podjęciem uchwały. 13 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy dwóch nieobecnych radnych. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie uchwałę numer 20, łamane przez 234, łamane przez 21 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec w 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych za podjęciem uchwały. 13 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy dwóch radnych nieobecnych. Dziękuję. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie uchwałę numer 20, łamane przez 235, łamane przez 21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa i Ocice objętych złożem Kraszowicy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych za podjęcie uchwały. 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 2 radnych nieobecnych. Poddaję pod głosowanie uchwałę nr 23 łamane przez 236 łamane przez 21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych za podjęciem uchwały. 13 głosów uchwała została podjęta jednogłośnie. Poddaję pod głosowanie uchwałę nr 20 łamane przez 237 łamane przez 21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych za podjęciem uchwały. 13 głosów uchwała została podjęta jednogłośnie przy 2 radnych nieobecnych. Poddaję pod głosowanie uchwałę nr 20 łamane przez 238 łamane przez 21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie gminy Bolesławiec. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych za podjęciem uchwały. 13 głosów, 2 radnych nieobecnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Poddaję pod głosowanie uchwały nr 20 łamane przez 239 łamane przez 21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych za podjęciem uchwały. 13 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I ostatnia uchwała w porządku. Uchwała nr 20 łamane przez 240 łamane przez 21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Gminy Bolesławiec dotyczącej szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wniesionej przez Ewelinę Kędzierską. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych za podjęciem uchwały. 13 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 2 radnych nieobecnych. Tym samym wyczerpaliśmy porządek głosowań nad uchwałami Rady Gminy. Nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie od Państwa radnych, a więc przystępujemy do punktu 8. Wolne wnioski, pytania radnych. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych ma jakieś zapytania lub wnioski? Nie widzę, a więc mam prawo w tym momencie zamknąć obrady 20. sesji Rady Gminy Bolesławiec. Dziękuję Państwu za sprawne głosowanie i przeprowadzenie obrad. Dziękuję.